Bardzo miło gościć Państwa na drugich warsztatach organizowanych w ramach Klubu Kultura Biznes Media. Dzisiejsze warsztaty poświęcone będą komunikacji wydarzeń kulturalnych w mediach. O kulturze nie sposób myśleć w inny sposób niż o takiej medialnej hybrydzie, tak, w której media odgrywają ogromną rolę, od zawsze były tak naprawdę ze sobą splecione, ale dzisiaj tak naprawdę historia kultury coraz bardziej jest historią mediów, czy nam się to podoba, czy nie. Bardzo często myślimy o mediach w takich kategoriach, że to jest coś zewnętrznego wobec nas, coś, co jest trochę takim chłodnym pośrednikiem, coś, co sprawia, że nie wiem, jeśli nasza relacja z kimś jest zapośredniczona przez media, to tak naprawdę jest czymś mniej autentycznym, tak? Jest bardzo dużo takiego myślenia, chociażby jeszcze wciąż na temat internetu, że to jest jakiś wirtualny świat, że jeśli coś jest zapośredniczone przez media, to właśnie staje się jakieś takie nieautentyczne, problematyczne, słabsze. Ale myślę, że to jest jakby głęboko archaiczne myślenie. I bardzo często myślimy o mediach, że one są, nie wiem, oparte na słabych więziach, że osłabiają relacje międzyludzkie, ale myślę, że tak naprawdę w dużej mierze media pozwalają nam kontaktować się z ludźmi, z którymi być może bez mediów nie bylibyśmy w stanie utrzymywać relacji, a z drugiej strony, zwłaszcza dzisiaj, są na tyle silnie konfigurowalne, że pozwalają jakby stworzyć kilka takich równoległych ekosystemów, tak? To znaczy takich ekosystemów, w których kontaktujemy się z osobami, które nie są dla nas zbyt ważne, ale równocześnie mamy też pewnie jakąś taką część internetu na przykład, albo innych mediów, która jest dla nas taką częścią wspólną z osobami, które są nam bardzo bliskie. Co zmienił internet? Internet zmienił oczywiście to i dlatego zacząłem od tej komunikacji wydarzeń, to znaczy zmienił strukturę mediów, tak? To znaczy to jest banalne stwierdzenie, że media się zmieniły o tyle, że to już nie jest jakiś taki scentralizowany układ, w którym my tylko słuchamy, ktoś do nas mówi, w którym my mamy bardzo ograniczony wpływ na ten generowany przekaz. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że cały czas jesteśmy połączeni ze swoimi znajomymi, ale jesteśmy też podłączeni do jakiegoś zasobu treści. Takim dominującym hasłem jest to, że zatarły się granice pomiędzy nadawcami i odbiorcami, że my wszyscy jesteśmy nadawcami, że ten świat nowych mediów jest taki absolutnie inkluzywny, ahierarchiczny i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że to jest ogromna nieprawda, tak samo jak ogromną nieprawdą jest to, że my wszyscy jesteśmy producentami treści w takim samym stopniu, jak są nimi media profesjonalne. Dla młodych ludzi dzisiaj, ale nie tylko dla młodych, tak? Dla ludzi w ogóle dzisiaj korzystających intensywnie z mediów, instytucją kultury w takim samym stopniu jak, nie wiem, dom kultury albo kino jest serwis Chomikuj na przykład, tak? To jest historia też o tym, że wydaje mi się, że jeśli byśmy szukali gdzieś takiego klucza do medialnej zmiany, to właśnie on tak naprawdę ona się nie dokonała na tym poziomie, że wszyscy tworzą, a raczej na takim poziomie, że wszyscy przetwarzają, ale przede wszystkim redystrybuują treści i redystrybują rekomendacje. Pośrednicy ciągle są ważni. Ciągle są instytucje, które mają większą siłę rażenia, które mogą wywierać wpływ, zostawiać ślad odnosić większy efekt, skuteczniej komunikować. Historia o zmianie mediów mogła być równocześnie historią o zmianie kultury, bo równolegle, i to byłaby taka dyskusja, co było pierwsze, jajko czy kura, czy zmieniły się media, czy zmieniło się nasze myślenie o kulturze, nie ma wątpliwości, że zmieniło się jedno i drugie. Coraz częściej kulturę postrzegamy jako po prostu narzędzie do rozwiązywania problemów społecznych, jako coś, co jest bliższe tak naprawdę procesom edukacyjnym, czemuś, co ma łączyć różne grupy ludzi w coraz bardziej poszatkowanym społeczeństwie, niż właśnie jakimś takim cudownym repozytorium. Tylko w tym wszystkim, no właśnie, jest taki jeden problem, jeden mały szkopuł, który jest pewnie szkopułem, z którym Państwo się zmagają coraz częściej, coraz intensywnie. To jest właśnie kwestia pieniędzy. I myślę, że to jest jakieś ogromne wyzwanie, tak, jeśli mówimy w ogóle dzisiaj o kulturze, to znaczy jakby z jednej strony, żeby nie dać się absolutnie zdominować takiemu myśleniu, że wszystko musi być o pieniądzach, bo no właśnie, w kulturze są też inne wartości, ale z drugiej strony znaleźć jakiś pomost pomiędzy dobrem wspólnym a biznesem. I tak naprawdę to jest chyba wszystko, co ja Państwu chciałem tak na zagajenie powiedzieć. Bardzo dziękuję.
zdarzają się różne rzeczy, jeśli chodzi o media, bo przyjęło się, że moim zdaniem wychodzimy w tej chwili z dołka, jeśli chodzi o traktowanie kultury przez media. Obowiązkiem mediów, i to nie tylko mediów publicznych, które ja reprezentuję, ale przede wszystkim rzeczywiście jest pomaganie kulturze. I moim zdaniem to w tej chwili się zmienia i z pewnego dołka wychodzimy. Teraz wracamy rzeczywiście do patronatów i opiek medialnych i tym, co się dzieje rzeczywiście w mediach. Wielkim kłopotem ludzi, instytucji, ludzi kultury, instytucji kultury jest to, że bardzo często są traktowani przez media jako przedsięwzięcia komercyjne. Patronaty, opieki medialne, one bardzo są potrzebne państwu i bardzo są potrzebne instytucjom kultury. My doskonale o tym wiemy, zresztą wszyscy, którzy tutaj są, po to, żebyście mogli zdobyć pieniądze. Logo TVP, Polskiego Radia czy Polityki zupełnie inaczej pozycjonuje imprezę. Oprócz patronatów jest taka opieka medialna i to też jest bardzo ważny czynnik działalności prasy. Natomiast my jesteśmy medium komercyjnym, dlatego sobie bardzo ściśle podzieliliśmy kategorie patronatów. Mamy takie patronaty właśnie, gdzie użyczamy, czy też eksponujemy logo dla podwyższenia rangi imprezy. No i mamy takie typowo biznesowe podejście do patronatów, czyli wiemy, że impreza jest wysokobudżetowa, no to też chcemy zarobić. Co zrobić, żeby oferta była atrakcyjna? Przede wszystkim uważam, że bardzo ważna jest budowa relacji z dziennikarzami, redaktorami i tak dalej w regionach z prasą, ponieważ to ostatecznie szefowie działów kultury, czy też redaktorzy naczelni decydują o tym, jaką formę patronat przyjmie. My otaczamy patronatem, współpracujemy. Tak naprawdę patronat już polega na współpracy, bo my oprócz tego, że przekazujemy informacje, które Państwo nas zaopatrzacie, to jeszcze dodatkowo je wzmacniamy różnymi naszymi działaniami promocyjnymi. U nas najważniejsze jest zdanie redakcji, to znaczy każdy patronat, który przejdzie te pierwsze, powiedzmy, sito formalności, konsultujemy z redakcją. W tym celu powołaliśmy taką, nazwijmy to, komisję patronacką, w której zasiadają koledzy z poszczególnych działów. Nie robimy czegoś takiego jak relacja, nie wiem, zapowiedź, informacja i tak dalej. Znaczy podchodzimy do problemu bardziej problematycznie, czyli jeżeli Państwo organizują jakieś wydarzenie, myślimy o nim w kontekście takiej obsługi problemu, a nie samego wydarzenia. Tak naprawdę najważniejsza jest komunikacja z dziennikarzami. Znaczy to są te osoby, które o tym po prostu piszą, bo też patronat na tym polega, tak? Głównie Państwo, zwracając się do nas o patronat, oczekują, że powstaną treści redakcyjne, czy materiały redakcyjne przede wszystkim. Zwłaszcza dziennikarstwo jest nieocenione. Naprawdę. Jeśli dziennikarz powie, że warto, że pojedzie i sam będzie znajdował wartości dodane, prawda? No to są rzeczywiście dla Państwa wartości nieoceniane. Internet zmienił wszystko, bo Państwo jako instytucje organizujące projekty kulturalne macie możliwość tworzenia własnych mediów, macie możliwość docierania do publiczności. To jest tylko kwestia zadania pytania, do kogo chcemy dotrzeć. Jeżeli ktoś przychodzi z projektem sponsoringowym, przedsięwzięciem, które mielibyśmy sfinansować, patronat medialny nie jest czymś, co daje jakąś nieprawdopodobną przewagę przy rozpatrywaniu tego wniosku. Moje doświadczenie mówi, że patronat medialny, jeżeli chodzi o sponsora, może dawać bardzo dużo, a może nie dawać nic. Najprostsza odpowiedź na pytanie, dlaczego biznes angażuje się w przedsięwzięcia kulturalne, jest to odpowiedź jest prosta, dla wizerunku, czyli na końcu dla pieniędzy. Dochodzimy do takiej prawdy, która dzisiaj chyba jest w komunikacji najważniejsza. Content is the king, czyli jeżeli mamy fajną imprezę, to niezależnie czy najpierw będziemy mieli wsparcie mediów, czy wsparcie sponsora, imprezy z fajnym pomysłem obronią się i zyskają przychylność zarówno mediów, jak i sponsorów.
Nasze spojrzenie Narodowego Centrum Kultury jest dość specyficzne, dlatego że jesteśmy instytucją kultury, która bardzo często zwraca się o patronaty do mediów, kiedy tworzymy własne wydarzenia, czy jesteśmy współorganizatorem dużych wydarzeń kulturalnych, ale jednocześnie jesteśmy też instytucją, która tego typu wsparcie oferuje tym, którzy wydarzenia kulturalne chcą tworzyć. Warto zawsze sięgnąć do statutu i do pewnej strategii komunikacyjnej, czy to korporacji, czy organizacji, z którą chce się rozmawiać. Bo pamiętam, chyba pan Piotr Glen z PZU dawał taki przykład podczas poprzedniego spotkania, że wydaje się mało rozsądne, żeby firmie ubezpieczeniowej, która dba o zdrowie i bezpieczeństwo osób, proponować wspieranie wydarzenia np. wyścigów samochodowych, które są z natury rzeczy obciążone ryzykiem. Oprócz patronatu i tego, co państwo mogą zaoferować i co może być dla nas atrakcyjne, tak jak tutaj padło, że potrzeba tej drugiej strony powinna być też dana przez was pod uwagę, czyli nie wiem, branding, tak, logotypy na zaproszeniach, na biletach, reklama i tak dalej, to jest jeszcze innych mediach, tak, cross-promocja, to jest jeszcze jedna rzecz. Tutaj padło konkretny przykład, dwa teatry. Media są czasami też organizatorami. Może warto pomyśleć przy niektórych projektach, czy nie wciągnąć we współorganizowanie mediów jakiejś imprezy. Rozważając projekt, warto czasami się zastanowić, czy nie wygodniej jest wciągnąć we współorganizację imprezy mediów, aby zaplanować się popularyzację tytułu. Zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo państwu dziękuję.